Cześć droniarze, ja jestem Łukasz i jak zawsze witam Was na kanale Dronostrefa. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać kilka gadżetów przydatnych przy lataniu dronem FPV. Zapraszam do oglądania materiału. Zanim przejdziemy do sedna tego odcinka, to w dzisiejszym materiale testuję mój nowy mikrofon. Zobaczymy, czy audio się poprawiło. Dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się teraz audio, czy lepsze audio było wcześniej, a może nie widzicie różnicy. Będzie to dla mnie jakiś sygnał, czy inwestycja się opłaciła. A teraz przechodząc do sedna odcinka, chciałbym Wam pokazać trzy gadżety, które ostatnio odkryłem i z których sam korzystam i uważam je za bardzo przydatne. Także przejdziemy do pierwszego gadżetu. Pierwszym gadżetem jest narzędzie do odkręcania śmigieł. Ja zawsze używałem do odkręcania śmigieł takiego klucza, który woziłem ze sobą i on... W sumie wyciągnąłem go z mojej podręcznej skrzynki na narzędzia z mieszkania, gdzie mam różne rzeczy do naprawiania... Gdzie mam różne narzędzia do naprawiania, nie wiem, różnych rzeczy, które się w domu psują. I tam wyciągnąłem jeden klucz, 8, który używałem do odkręcania śmigieł w moim dronie 5-calowym. Ale no, jest on trochę nieporęczny i czasami jak trzeba odkręcić śmigła w czymś innym, gdzie nie ma klucza 8, tylko jest na przykład, nie wiem, mocowanie na śrubokręt w tych mniejszych dronach, no, w niektórych jest też mocowanie na wcisk, ale ostatnio zakupiłem sobie taki klucz od Etixa. I ten klucz jest o tyle przydatny, że gdy włożymy go na nasz silnik ze śmigłem, to on ma tutaj takie strzałki i wtedy widzimy, czy możemy kręcić w lewo, czy możemy kręcić w prawo. I tutaj te strzałki są po to, że z jednej strony on jest luźny, czyli jak włożymy sobie na przykład do odkręcania śmigła tutaj i zaczniemy kręcić w lewo, to nie musimy go wyciągać, tylko możemy kręcić prawo-lewo, nie ma tej blokady i możemy później już rękami odkręcić. Przy dokręcaniu używamy strony białej i wtedy jak dokręcamy, no to nie musimy go wyciągać do góry i możemy dokręcać bez wyciągania, bo ma tylko blokadę w jedną stronę, czyli w tą stronę mogę kręcić swobodnie, a w tą stronę dopiero czuję opór. I tu jest tak samo, tylko że odwrotnie, no wtedy możemy odkręcać śmigła, bo w lewo się blokuje. Dodatkowo mamy tutaj klucz imbusowy, mamy też tutaj śrubokręt płaski do odkręcania innych rodzajów śmigieł, to się nazywa ZX-a Prop Tool. Nie wszystko ZX-a kiedyś mnie przekonywało do siebie, ale ostatnio rzeczywiście mnie to przekonuje. A i tu jest też napisane, że ten klucz imbusowy jest 1,5 mm. Także myślę, że to jest przydatne narzędzie do odkręcania wszelkich rodzajów śmigieł w naszych dronach. Ja używam tego akurat przeważnie z dronem 5-calowym, ale jak mi się zdarza latać czymś mniejszym, no to mam zawsze narzędzie, którym mogę wymienić śmigła. I jest to bardzo zgrabne rozwiązanie, bo nie zajmuje zbyt dużo miejsca w plecaku. Kolejnym bardzo przydatnym gadżetem jest organizer na śmigła, też od Etixa. Ja już go używam jakiś czas, to nie jest taka aż nowość, używam go już jakieś pół roku i jestem z tego bardzo zadowolony. Nawet widać, że mi się trochę w plecaku tutaj on pozaginał. Ale ten organizer jest o tyle fajny, że jest pozaznaczane, które śmigła są CW, które są CCW, czyli te, które się kręcą zgodnie ze wskazówkami zegara i te, które się kręcą odwrotnie do wskazówek zegara, czyli możemy sobie je posegregować, ja mam tutaj posegregowane. No i też mamy trzecią kieszonkę na śmigła zużyte, to ma taką minkę, ma taką smutną minkę zaznaczoną na zepsute śmigła. Ja tu mam akurat dwa śmigła, które muszę wrzucić do mojego kontenera na zużyte śmigła i mamy też je posegregowane, tak jak mówiłem, na CCW, na CW i wtedy jak jesteśmy gdzieś, latamy sobie w szczerym polu, nie musimy się zastanawiać, czy to śmigło ma się kręcić w lewo, a to się ma kręcić w prawo i gdzie, jak je zamontować. Także wyciągamy od razu dwa takie, montujemy u nas na dronie i to naprawdę przyspiesza mocno latanie dronem. Znaczy latanie dronem, może nie latanie, ale powiedzmy tą obsługę na miejscu, gdzie chcemy zazwyczaj szybko wrócić naszego drona do latania. Także jak najbardziej polecam to. Ja jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolony, bo nie kosztuje to jakiegoś majątku, a tak naprawdę mocno organizuje mi moje śmigła i też nie zajmuje zbyt dużo miejsca w plecaku, bo to jest tak naprawdę wielkość, ja wiem, mniejsze chyba niż A4. Kolejny gadżet, który ostatnio znalazłem, jest to pokrowiec na nasze gogle DJI. Otóż ja wiem, że z goglami DJI FPV V2 przychodzi pokrowiec, ale jeżeli kupujemy zestaw combo DJI FPV, czyli mamy i drona, i gogle, i aparaturę,
to wszystko od DJI, to te gogle wtedy tam przychodzą bez pokrowca. Nie wiem, dlaczego DJI tak postanowiło, ale te gogle pokrowca nie mają i ja miałem właśnie gogle, znaczy mam gogle z takiego zestawu DJI FPV Combo, bo mam tego drona DJI FPV Combo i gogle V2 przyszły mi właśnie bez pokrowca. Chyba, że się teraz to zmieniło, ale raczej nie słyszałem o żadnych zmianach, także wydaje mi się, że dalej te gogle przychodzą bez żadnego pokrowca, a jak zamawiamy same gogle, to jest pokrowiec. Także ja sobie zamówiłem pokrowiec od Etixa i ten pokrowiec tak naprawdę mieści mi moje gogle z antenami. Ja akurat używam tych anten od iFlighta i te gogle idealnie wchodzą tutaj do tego pokrowca. Plus dodatkowo pokrowiec ma tutaj też miejsce na jakąś baterię do gogli, na włożenie też anten. Możemy je podkręcać, jeżeli mamy dłuższe, włożyć tutaj możemy anteny. No i wtedy możemy to wszystko zapakować i wrzucić do plecaka. I dodatkowo jest też to wszystko ze środka wyściółane taką miękką gąbką, która na pewno nie porysuje naszej gogli, co jest bardzo przemyślane i też nie jest to takie, powiedzmy, jak worek, tylko, znaczy jak worek, nie jest takie, jest takiego materiału bardziej sztywnego, także nie jest to takie giętkie, żeby to się miało zaraz rozwalić albo uszkodzić nasze gogle, także na pewno w plecaku też będzie chronić nasze gogle. Także ja jak najbardziej tego używam już od jakichś 2 tygodni, jestem z tego bardzo zadowolony i wchodzi mi to bardzo dobrze do plecaka i wiem, że moje gogle są wtedy zabezpieczone przed jakimiś zarysowaniami czy innymi rzeczami. Linki do tych 3 rzeczy, które Wam dzisiaj pokazałem, macie w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że komuś to się przyda, bo ja tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten klucz do śmigieł, to długo szukałem jakiegoś rozwiązania, które będzie małe i zgrabne i to się okazało strzałem w 10. Jeżeli chodzi o ten organizer do śmigieł, no to tak jak mówiłem, rzeczywiście przyspiesza to wymianę śmigieł gdzieś w terenie, no i też wszystko nam nie rozsypuje się gdzieś na trawie, tylko mamy wszystko ładnie poukładane. No i ten nieszczęsny pokrowiec, którego nie było w zestawie DJI FPV Combo, rzeczywiście tutaj robi robotę. Także to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że był on dla Was pomocny. Jeżeli tak, no to zostawcie łapkę w górę. Ja jak zawsze przypominam Wam o sklepie internetowym www.dronostrefa.pl. Tam z kodem rabatowym, który jest w opisie tego filmu, macie jak zawsze ceny specjalne. A jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, no to zostaw subskrypcję, aby nie ominął Ciebie kolejny materiał. Z mojej strony to tyle. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!